Ja tutaj jestem po raz pierwszy, jestem zauroczony klimatem tego miejsca i bardzo mi się to miejsce podoba. Tak jak podoba mi się Container Art, to są takie ciekawe inicjatywy, gdzie rzeczywiście no, najważniejsza jest idea i potem takie miejsce, taki klimat, ono też będzie przyciągało określonych ludzi. Tutaj nie przyjdą osoby po to, żeby się po prostu nawalić i wysikać pod, że tak powiem, sklepem, tak? Tylko tu przyjdą osoby, które szukają takiej, a nie innej oferty kulturalnej, takiej, a nie innej oferty kulinarnej, również jakichś takich rzeczy, które nie są kupowane w dyskoncie, tylko jakieś ręcznie robione tego typu i mi się to bardzo podoba, tak? No to jest coś, co tylko się cieszy, że takie rzeczy powstają i że ludziom się chce. Tutaj proszę zobaczyć, jaka jest oferta. Kultura to jest punkt wyjścia i jeżeli nie będzie tej kultury, jeżeli nie będziemy z tego punktu wyjścia wychodzić, tak? No to wszystko inne się będzie rozjeżdżać. Ja rozmawiałem już z Grubelnem, że stary rynek tak wygląda dlatego, że ta oferta była taka jak dla dzielnicy portowej, tak? No i ten przekształcenie starego rynku w dzielnicę portową to nie jest przypadkowe, to jest efekt właśnie tego, iż pewne wydarzenia, załóżmy, nie wiem, czy stadion, one przyciągają jednak no, osoby, które tam pewne emocje grają i potem po te emocje trzeba rozładować, tak, gdzieś kupić alkohol, no i potem jeszcze dalej się idzie to rozładować w Kokomo, tak, no i to jest jakby ciąg zdarzeń, jeżeli nie odwrócimy pewnych elementów. Tutaj ludzie przychodzą po to, żeby posłuchać muzyki takiej czy innej, to są jakby no, osoby o pewnym poziomie wymagań co do tej oferty, to jest coś więcej. To jest tak, że w teatrze kończymy tak naprawdę, zaprosiłem swoich przyjaciół, tych, którzy pomagali mi najbardziej przy tej kampanii, osoby, załóżmy, które bardzo mocno pracowały, na to przedstawienie gracze, gdzie ja tam jestem jednym z bohaterów i to też, żeby może jeszcze mają wątpliwości, czy na mnie głosować, czy nie, tak, to tam mogą mnie zobaczyć tak naprawdę bez znieczulenia. Tak, podobno zapraszał pana Grobelnego na ten spektakl. Spodziewa się pan wizytę? Nie wiem, no gdyby on na ten spektakl poszedł wcześniej, to pewnie inaczej by ułożył strategię kampanii, tak? I pewnie by miał dużo większe szanse niż teraz, tak? Bo ja ten maraton przeczytałem i wiedziałem, jaki on jest. On nie wiedział, jaki jest.